Jedziemy. Szanowni Państwo, witam Państwa na comiesięcznym spotkaniu Świadkowie Historii organizowanym przez Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego. Naszym dzisiejszym gościem jest profesor Witold Gutkowski, który w opozycji był na Ochocie w Szarych Szeregach. 1 sierpnia na Ochotę nie dotarł, więc walczył w batalionie Chrobry, właściwie w grupowaniu Chrobry 1. A po dotarciu do Śródmieścia jeszcze miał okazję walczyć pod rozkazami dowódców Parasola na Czerniakowie w najgorszym, najtrudniejszym, chyba najstraszniejszym okresie powstania. Panie profesorze, zapraszamy. Dobra. To przywitam się na stojąco. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest to dla mnie zaszczyt i przyjemność wystąpić w tak szanownym gronie i w tak szanownym budynku, jak jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja oczywiście powiem o swoich przeżyciach powstańczych. Ja nie jestem historykiem, więc historycznych jakichś adnotacji do tego, co ja mówię, raczej Państwo nie musicie oczekiwać. Moja prośba jest jeszcze taka, że to jest rozmowa, jeżeli w trakcie tego, co ja mówię, Państwo będą mieli jakieś uwagi czy pytania, to bardzo proszę przerwać i się pytać, bo to zawsze jest najlepszy kontakt. Więc może zaczniemy od pierwszego slajdu. No to jest to co już Państwo znacie, jak to przygotowałem. Ja byłem wtedy drużynowym w Szarych Szeregach OC-100. Następny slajd poproszę. I to było po Orliku, moim przyjacielu, który był przede mną drużynowym i zginął w Paniach Różowińskich w maju 1944 roku w strzelaniu z Niemcami, bo miał przy sobie broń i partner niemiecki go chciał wylegitymować. Proszę bardzo, następne. I teraz tak, to przygotowałem takie, nie wiem, czy na ile zależą wyraźne tematy. To znaczy, zaznaczyłem moja ta przygoda związana, jeżeli tak można powiedzieć, z powstaniem, składa się jakby z dwóch części. Pierwsza część to od początku, tym śladem, który tutaj idzie do Starówki i potem po przejściu kanałami do Śródmieścia. Ta druga część na Czerniakowie. Zaczęło się wszystko, jak Państwo z historii wiecie, była wyznaczona godzina W na 17. Myśmy byli zbierali karty z naszej sekcji drużyny, zresztą to nie tylko u nas, ale tak było zorganizowane, były zbierane gdzieś blisko centralnego tego punktu, gdzie się miały spotkać. No i potem się miały zebrać w tym centralnym punkcie przed 17, bo 17. Niestety w moim przypadku tak się stało, że powstanie wybuchło przed czasem, a myśmy mieli swoją grupą, swoją sekcją. Spotkaliśmy się na Towarowej, tu bliżej Alii Rozlimskich, była taka stacja pomp, cokolwiek by to znaczyło, co ona tam pompowała. W każdym razie to była stacja obsługiwana przez jakiegoś pana, który tam mieszkał z rodziną. I w początkowej fazie, w pierwszych godzinach powstańcy panowali nad Towarową, były tam wymiany ognia między Philipsem, to znaczy za tymi olbrzymimi murami i tą fabryką, która była opanowana przez Niemców. Ale niestety już pod wieczór Niemcy opanowali Towarową i na Towarową wyjść nie można było. I kierownik tej stacji, w której byliśmy, no, naciskał na mnie, żebyśmy się stamtąd, krótko mówiąc, ulotnili, bo gdyby nas Niemcy tam zastali, to żeby się nie tylko dla nas skończyło, ale również dla niego i całej rodziny. No więc wysłałem jednego z kolegów z moich druhów, żeby się rozpoznał w tym, jak można tam ewentualnie przez
Alei Jerozolimskiej i tak dalej. Przesiadł, on sam gdzieś utknął. Tak żeśmy się dopiero zobaczyli po wojnie. I tuż nad całym ranem postanowiłem zobaczyć, co się dzieje, ponieważ stacja pompu, to takie spore podwórko z jednej strony przylegało do towarowej, z drugiej do broni. Co tam się na tej broni dzieje, czy również są Niemcy. No i ku naszej radości, tam żeśmy postawili jakieś drabiny różne, tak dalej, żeby zobaczyliśmy ludzi z opaskami powstańczymi, znaczy powstańców. Teraz oczywiście nie muszę mówić, jaka to była uciecha, żeśmy się przedostali na, jakby tam zeskoczyliśmy na tego i dołączyliśmy się, zgłosiliśmy się do dowództwa akurat tego oddziału, który tam był. No niestety pierwsza rzecz, którą mi zrobiono, to miałem takiego swojego ukochanego wisa, to mi go zabrano. Więc to miałem takie rozczarowanie pierwsze. No ale to pół biedy było. Cały oddział ten, do którego zostałem dołączony, to rocznika Lisa, potem kapitana Lisa, stacjonował, jeżeli można, następny slajd, stacjonował w browarze, to był Habergus i Schiele, to taka największa firma przed wojną, która produkowała piwo, a z punktu widzenia dziecka również bardzo dobrą orężarnię. I tutaj żeśmy, dzisiaj w tym samym miejscu jest browar warszawski, który się reklamuje często i produkuje również piwo. I w tym browarze warszawskim spaliśmy na jęczmieniu. Pierwsze tam dwa czy trzy dni to były takie właściwie tylko obstawianie barykad wychodzących na Towarową z ulicy Prostej, tam z innych przyległych tych uliczek. I w 5 sierpnia zostaliśmy, że tak powiem, wyrwani do samego rana, dlatego że Niemcy atakowali od strony Alei Jerozolimskiej wzdłuż broni od... No i niedługo w moim przypadku i mojego najbliższego kolegi Rolanda Parole trwała ta walka, dlatego że jeden z pocisków wystrzelony z Tygrysa rozerwał się niedaleko nas i zranił mnie w rękę tutaj, a mojego kolegę w rękę nieco wyżej, więc oczywiście zostaliśmy od razu wycofani, jak to zwykle w takich przypadkach było. Sanitariuszki oblewały wodą uklejoną, to dopiero zaczęło boleć. No w każdym razie zapatowali nas, te ręce nam zapatowali i powiedzieli, że mamy iść na plac bankowy do szpitala, tam sprawdzą, jak tam te sprawy wyglądają ze strony rentgena. Ale okazało się, że na placu bankowym już nic nie działało, nie było prądu i myśmy trafili do takiego szpitalika na ulicy Markowej. Następna, ta to jest, nie, to jeszcze za wcześnie. To jest taka uliczka krótka, teraz sobie przypomnę. Barokowa. Proszę? Barokowa ulica między Długą a Parkiem Krasińskim. Tam był szpital, tam była kiedyś szkoła, Niemcy potem zrobili z tego szpital. Ten szpital przez powstańców został wykorzystany i tam żeśmy trafili do tego szpitala. Całe szczęście, że byliśmy, że tak powiem, w ruchu, dlatego że jak żeśmy wyszli z tego szpitala i chcieliśmy wrócić, to już tego szpitala nie było. Dlatego, że Niemcy systematycznie bombardowali wszystko to, co było oznakowane czerwonym krzyżem. A każdy szpital wywieszał czerwoną, znaczy flagę czerwonego krzyża z nadzieją, że to ochroni, a to działało akurat wręcz przeciwnie. No i wtedy żeśmy zostali wycofani, znaczy w tym szpitalu na Barokowej.
można powiedzieć, całe szczęście, że byliśmy lekko ranni, więc nie trafiliśmy do... To dobrze, ten pasaż Simonsa to była taka budowla, no to jest jeszcze zdjęcie, znaczy nawet sprzed I wojny światowej, ale budynek był taki sam i ten budynek, który tutaj jest na rogu długi i na lewek, gdyby spojrzeć od tej strony, to arsenał był z tej strony i czy jest w tej chwili arsenał. I to był taki bastion powstańczy, który zamykał drogę Niemcom do, na Stare Miasto. I tam dłuższy czas były, no właściwie od początku powstania, tam były walki o ten bastion. No i w końcu Niemcy zdecydowali się na takie rozwiązanie bardziej, że tak powiem, brutalne, mianowicie, jeżeli można następne, to wypuścili tam ileś sztuk kasów, które zbombardowały ten cały bastion, ten cały pasaż, który mniej więcej wygląda tak, tak jak tutaj wyglądał, to znaczy nic praktycznie z nim nie pozostało. No i najgorsze, że tam zginęło około 300 osób, z tego tylko parę dziesiąt udało się zweryfikować, znaczy zidentyfikować po wojnie, bo byli, że tak powiem, w tej pierwszej warstwie. No i jeżeli weźmiemy następne zdjęcie, to to jest to, co zostało z tego pasażu Simonsa pamiątkowych, takich cztery filary betonowe i to jest miejsce pamięci żołnierzy Chrobrego Jedry, którzy zginęli w pasażu Simonsa. Jeżeli można następne. A to jest właśnie ta ulica barokowa, która, jak powiedziałem, tak wyglądała po naszym wyjściu stamtąd i powrocie. Nas wykorzystywano do takiej jakby służby pomocniczej. Pamiętam, że siedziałem na takim dyrektorskim, wysokim fotelu przy długiej 23, było z długiej 23 było przejście na Miodową 23 i tam jak był jakiś ruch, to trzeba było zapytać hasło, odzew i tak dalej. Hasło to dziś nie wiemy, bo to w komputerze używamy ciągle. W każdym razie to było nasze takie zajęcie. Ja byłem, tak jak mówię, ja byłem ranny, mój kolega też. Kłopot nasz polegał głównie na tym, że znaczy na opatrunkach, na obsłudze, że tak powiem, tego. Przy okazji złapałem jakąś czerwonkę czy coś w tym rodzaju, także miałem jeszcze dodatkowy kłopot z tym związany. Także na przykład leżałem albo siedziałem i chciałem wstać, to po wstaniu musiałem parę sekund, mi się robiło czarno przed oczami, musiałem chwileczkę stać, aż mi się to wszystko przed oczami normalizowało. No nie muszę mówić, że kłopotem z tym związany, to często o nim się nie wspomina. Wszystkie podwórka były cmentarzami, dlatego że nie było nigdzie się nie poziło, to na podwórkach grzebało się ludzi, którzy zginęli. A jednocześnie te podwórka były toaletami, krótko mówiąc, więc to były te problemy związane z tym, jeżeli to tak można powiedzieć, współżycia czy współistnienia tych dwóch obszarów. W międzyczasie była taka, na Starówce to były Niemcy, działali głównie tak zwanymi szafami, to były takie pociski, powiedzmy, rakietowe. Na Starówce one się nazywały szafami, na Śródmieściu się nazywało prowami. No i kiedy właśnie tam przy tej Miodowej te pociski można było czasem wyczuć mniej więcej, gdzie one leciały, gdzie mogły spać i wtedy człowiek się spać i wtedy człowiek się tam odpowiednio chował. Ja pamiętam, żeśmy się schowali do piwnicy w tym, gdzieś właśnie tam w okolicach Miodowej Długiej
i ta szafa padła, drzwi od piwnicy się zatrzasnęły i posypał się gruz. No i tam straszna panika powstała w tej piwnicy, bo tam siedzieli ludzie, całe rodziny z dziećmi, tam była jakaś fabryka czy drukarnia, nie wiem co tam wcześniej, w każdym razie między tymi maszynami. Był jeden przytomny człowiek, który poszedł po schodach, otworzył, wziął za klamkę, otworzył drzwi i okazało się, że tam, że wyjść można było bez żadnego kłopotu, że to się gdzieś posypało i zrobiło więcej szumu. No, w każdym razie to jest jedyna rzecz, której się bałem później przez całe powstanie, to, żeby nie być zasypany gdziekolwiek. W związku z tym miałem świętą zasadę, że do żadnych podziemi, do żadnych piwnic, żeby się schronić, nie wchodziłem. I teraz była taka rzecz, że po tym bombardowaniu zbombardowaniu pasażu Simonsa zaczęło się właściwie stopniowe wycofywanie w kierunku centrum Starówki i związane z tym, ponieważ Niemcy z drugiej strony też szli, że tak powiem, ewakuacja kanałami, ale wcześniej było chyba 30, coś takiego, ja tych dat dokładnie nie pamiętam. W każdym razie było takie w nocy olbrzymie spotkanie powstańców w okolicach, dzisiaj to jest hipoteka. Nie było trasy łazienkowskiej, więc nie było takiego zagłębienia i była próba przejścia ze Śródmieścia, ze Starego Miasta do Śródmieścia. No to się udało tylko jednej z grupy takich zaawansowanych, powiedzmy zaawansowanych hakowców, którzy byli dobrze uzbrojeni i dobrze wyekwipowani w mundury niemieckie i z osobami znającymi niemiecki. Im się to udało, natomiast reszcie się nie udało. I to było takie duże tam zamieszanie, że myśmy z tym moim najbliższym kolegą się zgubili i znaleźliśmy się dopiero po wojnie. Okazało się, że mnie przyszła ta podróż kanałem do Śródmieścia, a on, ponieważ jeszcze poszedł na jakiś opatrunek do szpitala, tam dopadli w Niemcy i wywieźli. Znaczy były te dantejskie sceny, jak on opisywał, bo było tak, że jak ktoś był bandażowany, to go zabijali po prostu, a nic w ogóle rannych nie brali. No i jakaś lekarka go w ostatniej chwili, on miał bandażowaną rękę, miał mu rękę, jakąś bluzę czy coś, kalwarię. W ten sposób się uratował i z grupą to były pierwsze te momenty, kiedy część ludności cywilnej mogła jakoś tam wychodzić. Ale niestety ta część ludności cywilnej została wywieziona do Oświęcimia. No ale to już nie muszę mówić o tej całej Gehennie, Oświęcimiu, o tej marszu śmierci, którą przeszliśmy tam. Wydaje się, żeśmy się spotkali dopiero po wojnie, gdzieś na ulicy, zupełnie przypadkowo. Natomiast mnie, znaczy z tym oddziałem, do którego byłem przyczepiony stopniowo, żeśmy się wycofywali wzdłuż długi w kierunku placu Krasińskich. Placu Krasińskich. I tam już był ten otwór, ten głaz otwarty i stopniowo, że się tam wszyscy wchodzili. Pamiętam, że to na pewno była noc. Ja miałem kłopot, miałem rękę na tym blachu, w związku z tym schodzenie po tych klamrach nie było proste. Na dole stał człowiek, który mówił, w którą stronę iść, dlatego że tam pewnie były jakieś rozgałęzienia. No i pójście w jakąś złą stronę oczywiście kończyłoby się tragedią. Zresztą z tym było związane, jak się szło, że była zasada taka, że oczywiście nie wolno nic mówić, nie wolno zapalać żadnych świateł, żadnych świeczek, papierosów i tak dalej, kompletne
kompletna cisza i mało tego, trzeba było mieć kontakt dotykowy z osobą, która szła przede mną. A to z prostej przyczyny, że tam były rozgałęzienia tych kanałów i jeżeli ktoś tam by jakąś taką przerwę zrobił i potem mógł skręcić zupełnie nie tam, gdzie trzeba. Cała podróż nasz, jeżeli można następne. O, tu jest, to oczywiście to nie jest moje zdjęcie, to jest pożyczone z Powstania Warszawskiego, z archiwum Powstania Warszawskiego, tym bardziej, że chciałem tylko pokazać więcej, jak to wyglądało wyciąganie. Nas wyciągano w nocy, bo myśmy to w nocy przyszli, było zupełnie ciemno, więc to przyszli i no, moim pierwszym zmartwieniem to było, ponieważ może jeszcze powinienem powiedzieć wcześniej, że część kanału na początku to można było jako tako wyprostowane niż i w pewnym momencie uderzyłem głową w taki jakby gzyms. Kanał się obniżył i resztę to już się szło takim podkurczeniem, jak można powiedzieć dzisiaj, jak górnik gdzieś tam w kopalni. I to trwało, no i to myśmy szli na tym wody właśnie tego, tej cieczy, czy jak to nazwać, tego, to co tam było, to było tak mniej więcej do pół łydki, to była taka marsz. I jak myśmy szli, to było słychać, jak to było w krakowskim przedmieście, czy coś było słychać, niemieckie nawoływanie, samochody, a myśmy szli pod takim jednym władzem, więc to takie dodatkowe były emocje. Cała ta podróż, oczywiście nikt tam nie mierzył zegarka, ale to tak z tych relacji pośrednich to było około 3 godzin od pracy Krasińskich do Warecki na Przyrodowym Świecie. No tam ja, ponieważ w samym kanale były różne sytuacje, tam widać, że przedtem szli jacyś czy cywile, czy coś rzucone, były jakieś poduszki, jakieś kołdry i człowiek się ciągle potykał i opierałem się ręką o tę ścianę kanału. Więc pierwsza rzecz, którą postanowiłem zrobić tam, to udać się o zmianę opatrunku. To pierwsze wrażenie, jak się wyszło na Warecki, to był zupełnie inny świat, bo było elektrycznych, były szyby w oknach. Ludzie normalnie chodzili, bo to była noc jeszcze tam, jacyś tam se spacerowali. No i postanowiłem, tam dowiedziałem się, że na Beduena, pamiętam jak dzisiaj, Beduena 5, że jest punkt opatrunkowy, ale kłopot był taki, że to była godzina tam, pierwsza, druga, trzecia w nocy, tam, coś koło tego. No był taki budyneczek, tak jakby stróżówka i tam był ten, i to było napisane, że punkt opatrunkowy czynny w takich godzinach. No więc ja tam zacząłem stukać, łomotać do tych drzwi, w końcu jakaś rozespana pani otworzyła i zapytała brutalnie, czy nie widzę, co tu jest napisane, że ten punkt jest czynny tylko w takich godzinach. No więc tam nie była zbyt przyjemna wymiana słów, bo byłem odpowiednio nastawiony, ale w końcu zrobiono mi ten opatrunek. I potem nas ulokowano w kinie Palladium. Pamiętam, że kino Palladium miało siedzenia takimi wyłożone czerwoną skórą, więc siedziałem najpierw w pierwszym rzędzie, potem w poczekalni. A w międzyczasie, ponieważ tam żeśmy czekali na decyzję, poszedłem odwiedzić swoją ciotkę, która mieszkała na Śniadeckiej, która jakby zobaczyła, załamała ręce, ale przy okazji ta się podżywiła, a co najważniejsze, umożliwiła mi umycie nóg, opadało, że ten szlam kanałowy był taki, że tam żadne szary mydło, ani żaden wrzątek się jakoś nie chciały tego imać. Odwiedziłem również, znalazłem swoją chrzestną matkę,
która pracowała w wydawnictwach na Marszałkowskiej. Ona była, Maria Sokołowska, ona była porucznikiem AK i była współzałożycielem z Aleksandrem Kamińskim tego stowarzyszenia czy organizacji Wawer po tej znanej w 1939 roku egzekucji w Wawrze 100 tysięcy. No oczywiście była bardzo zadowolona, bo bardzo byli z nią życi, więc z tą ciotką była zadowolona, że mnie zobaczyła. Ale wizyta była krótka, dosłownie, powiedzmy, że taka stojąca. Wróciłem do tego i nas przynieśli te niedobitki z Chrobrego, z Parasola, z Orki, te niedobitki ze Starego Miasta na ulicę Nowogrodzką rozlokowano nas na odpoczynek taki, powiedzmy, w prywatnych domach. Pamiętam, że byłem na Nowogrodzkiej 4A, po bardzo sympatycznych państwa, niestety nie pamiętam nazwiska, ale w każdym razie po prawie miesiącu wyspanie się w łóżku z prześcieradłem, to była szczególna przyjemność. I wtedy jak byliśmy tam na tym, to żeśmy robili wypady do 4A, to jest zaraz koło Plac Trzech Krzyży, robiliśmy wypady do ogrodu tego głuchoniemych, tego, które tej instytucji, która jest, jak wszyscy Państwo na pewno znacie, na Plac Trzech Krzyży i z tyłu na takim tym, oni mieli tam ogrody i tam chodziliśmy na pomidory, tylko że nigdy nie wiedzieliśmy, ponieważ to była noc, czy ten pomidor jest zielony, czy czerwony. No ale to było najmniejsze z